Witam serdecznie, jak chcesz wygrać z tego skina, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jako są pełnoletnie, jesteś, użyj kodu Crocs, jaki jest hagul, jeśli z linku przybył, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony guziczek i jakbyś chciał sobie załadować, dajmy na to, klikasz blika i oczywiście wpisujesz magiczny kodzik Crocs przez Vex, który daje ci 10% więcej do każdej wpłaty i dwie skrzyneczki na start za free. Dodatkowo, jakbyś chciał sobie załadować konto z kodzikiem Crocsi, to możesz sobie wygrać takie piękne skiny i widzę, że już pierwszy tutaj skin został rozlosowany. Za minimalne doładowanie 8 zł, więc gratuluję serdecznie. No szybko bardzo zszedł ten giveaway, ale oprócz tego oczywiście do wygrania koska, do wygrania emeczka, więc zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy, jako są pełnoletnim jesteś. Skiny są przyznawane przy losowej wpłacie. No i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Crocsi otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my oczywiście zaczynamy odcinek z jakąś batelką. Nowe skrzynki weszły przez ostatnie dni, widziałem, ale no to są też promocje, stary, tak? Są też promocje, jak możecie zobaczyć, na niektóre skrzynki i niekoniecznie chyba na trybie Joker to widać, na tutaj tych normalnych skrzynkach to widać, więc sobie troszkę może w te promocje uderzmy i zacznijmy sobie białą dzisiejszą skrzynką Countersnut. Trzy takie, do tego snurti i niech będzie jeden case. 7500 koszt takiej bitwy, bierzemy oczywiście bitewkę 2x2, bierzemy antyterro, no i zobaczmy, jak oczywiście na tej bitewce pójdzie. Bot note, u mnie w teamie gram na pokera i nerda, więc zobacz, pierwsze otwarcie, M9, 3500, jest to bardzo dobre zacięcie, zobaczmy, jak będzie dalej. No tu chyba dla moich przeciwników niestety delikatnie, no ten butterfly przeleciał, no ale skeleton wpada również tutaj niestety na konto moich oponentów, no ale mamy piękną M9, stary Tiger Tooth, no i to jest naprawdę fenomenalny item, który no daje nam tutaj wygraną tak naprawdę. 15 tysięcy udało nam się wygrać, 7500 wydaliśmy, więc 2x profit udało nam się zrobić, więc no ja jestem tutaj jak najbardziej ukontentowany. Mam oczywiście te skrzyneczki na Black Week, więc sobie otwórzmy powiedzmy tą skrzyneczkę, zobaczmy, może, o, możemy na trybie Joker jak najbardziej ją otworzyć. 1500 kosztuje wtedy jedna taka skrzynka, więc zobaczmy, zakręćmy sobie raz i wow, no powiem tak, no bardzo tutaj ładnie sypnęło, no to może 5 na raz, co? 5 na raz 7500? No raz chyba można, no raz chyba tutaj już tak powiem nic się nie stanie, jak kliknę. Zobaczmy, bardzo ładnie, póki co zaczynamy ten film. I konty! Co ty gadasz, stary? 22 koła w jednym otwarciu! Dwa motylki, Marble Fate, na jednym otwarciu. No powiem tak, no mówiłem wam ostatnio, że no to jest nóż marzenie, stary, i naprawdę fantastyczny tutaj drop. Udaje nam się zdobyć taki profit, jaki my robimy dzisiaj, no to jest naprawdę coś fenomenalnego, nie? No dobra, to wjedźmy sobie może w Jokery, tym razem na bitewce i weźmy sobie oczywiście sortowane pocenowe i weźmy tą skrzynkę właśnie też Black Week, weźmy 5 takich, 25 tysięcy stary, na 5 takich skrzynek, no to jest, no dużo sosu, nie? Ale zobaczmy, może nam się uda tutaj majątek nasz pomnożyć, bo tu nitro na skinie, na taka i pokera się pizgamy. Zobaczmy, jak to będzie. Pierwszy otwarty. No, powiem tak, no już chyba ciężko będzie to przebić. Coś mi się tak wydaje. 50 prawie tysięcy złotych, nie kapisz, stary. Dwa razy w życiu chyba widziałem coś takiego, nie? Przysięgam, tak? No, wow. Ale teraz ważne pytanie, ile my z tego dostaniemy, nie? Bo tutaj, no po 30 na koła, no to jest stary. No biorąc pod uwagę, że ja tutaj no, mocno zintowałem tymi moimi dropami, no to... No, powinniśmy się cieszyć, nie? 37 koła. Powiem tak, no dzisiaj wszystko wchodzi, wszystko się udaje, no naprawdę fenomenalnie. Generalnie, no hasło konkursowe, jakbyś chciał oczywiście poznać, napisz swoją ulubioną bajkę z dzieciństwa, dajmy na to. Czemu tak? No nie, tak mi się, kurczę, wzięło dzisiaj na wspomnienia, bo od 2 dni mam, stary, w głowie, żeby znaleźć, może nie bajkę koniecznie z dzieciństwa, ale grę z dzieciństwa z takimi Indianami, co rzucałeś jakimiś toporkami. Nie była to gra, gdzie wiesz, chodziłeś i budowałeś coś, bo tak mi właśnie brat mówił, że ej, no wiem, o co chodzi. Ale nie, to nie to. Miałeś tam, no to jest dosyć stara gra, nie? Typu, nie wiem, jakiś liczesz z Rexiem, czy coś takiego, nie? Wiesz, coś w ten deseń, w sensie, że wiesz, miałeś postacie i tak dalej, i jakimiś toporkami się rzucało, i wiesz, tam byli Indianie, coś takiego, i kurczę, w takim klimacie indiańskim, i totalnie, no nie wiem, no muszę
muszę poszukać, bo totalnie jakby nie odpuszczę sobie tego, żeby tego nie znaleźć. Dobra, mamy 2700, otwórzmy sobie jeszcze raz tą skrzyneczkę Elite Deal, na trybie oczywiście Joker. Jest kolejna, znaczy nie wiem, wziątko, stary butterfly, no. Powiem tak, no to jak rzucę te butterfly'e, to jest naprawdę coś niesamowitego. Zróbmy sobie ostatnią bitewkę, bo dzisiaj już tak oddaję, że czuję, no, że więcej już tutaj oddać chyba nie może, ale możemy sobie zarzucić jak najbardziej skrzyneczkę. Ej, snurt jest teraz droższy. Ej, z Hoga na trybie Joker, no powiem tak, no nie spodziewałem się tego. Ale dobra, wrzućmy China Towny, wrzućmy sobie ze dwie te i wrzućmy sobie trochę tutaj, może przesadziłem, może minus jeden China Town. Więc coś takiego, bitwa 2 na 2 niech to będzie. No i zobaczmy, wjeżdżamy oczywiście w City Side, wrzucamy boty. Zobaczmy, jak to oczywiście będzie się miało. Oczywiście grając bitwy, otwierając skrzynki, możemy sobie nabijać level, a za level możemy sobie skrzyneczki daily codziennie, co 24 godziny wybierać. No i oczywiście nabijamy sobie cashback, który w dowolnym momencie za free możemy sobie odebrać. Ja ostatnio AWP Prince odebrałem na poprzednim filmie, więc no, ten cashback u mnie już był dosyć spory. No ale to jest ostatnia szansa, żeby zmienić oblicze tej bitwy i no niestety, no nic się nie zmieni. No dziękuję wam za oglądanie, widzimy się na następnym filmie.